Witam Was bardzo serdecznie w materiale, w którym to omówię sprzedaż mang w 2019 roku. Można powiedzieć, że przejdziemy przez takie dwie sekcje, gdzie w pierwszej omówimy sobie sprzedaż pojedynczych tomików, natomiast w drugiej już całościowo każdy tytuł z osobna. I w obydwu tutaj tych jakby kategoriach tylko wezmę pod uwagę pierwsze 10 miejsc, gdyż myślę, że nie ma co się rozwodzić nad dalszymi pozycjami i to by też zajęło zbyt dużo czasu. Także zaczynając właśnie od tych pojedynczych tomików ich sprzedaży, właśnie na liście mamy 10 miejsce i tutaj mamy prawie 900 tysięcy sprzedanych kopii. Jest to Kingdom 53 tom i Kingdom ciągle jakoś tam się plasuje wysoko, także to jest sprzedaż tomikowa. Bardzo mnie to cieszy, gdyż moim zdaniem jest to, jak wszędzie to praktycznie powtarzam, jest to, jeżeli chodzi o wojenne klimaty, najlepsza pozycja, z jaką kiedykolwiek miałem styczność. Super wyglądająca, jeszcze odzwierciedlająca w jakiś sposób dzieje historyczne. Po prostu cudeńko dla każdego, kto takie klimaty lubi. Właśnie Kingdom, no, rzecz obowiązkowa. Myślę, że także z powodu tego, jaką dużą popularność ma manga, ogłoszono trzeci sezon i będzie on gdzieś zaraz niedługo także wychodził. No i Kingdom 10 pozycja. Dalej mamy 9 pozycję. Nie tak dużo więcej. Tutaj jest różnica chyba 14 tysięcy sprzedanych kopii. Mamy Demon Slayera, 16 tomik, a także na miejscu 8 od razu można to zgarnąć. Jest także Kimetsu no Yaiba, czyli Demon Slayer, 17 tomik, który ma już tą sprzedaż troszeczkę większą, 926 tysięcy. Trochę mnie zaskoczyło o tyle sprzedaż Kimetsu no Yaiba, że anime cieszyło się naprawdę ogromną popularnością, jednakże, ażeby aż tak wystrzelić, to naprawdę spore wow z tą sprzedażą. Tym bardziej, że manga niekoniecznie wygląda tak dobrze, no, zupełnie nie wygląda tak dobrze jak anime, gdyż tam naprawdę się postarano i to cudeńko po prostu, co tam się stało w tym 2019 roku. Jednakże manga ma swoje te mankamenty dotyczące właśnie rysunków, ale pomimo tego widać, że fabuła bardzo wielu osobom się podoba, gdyż ta sprzedaż jest naprawdę wysoka, 8-9 miejsce, jeżeli chodzi o tomikowe wersje, właśnie pojedyncze sprzedaży, naprawdę wysoko się plasuje i moim zdaniem w zupełności zasłużenie, chociaż trochę mnie zaskoczyło właśnie to, jak to bardzo wygląda. Dalej mamy trzy pozycje, już dalej mamy tylko dwa tytuły, nie oszukujmy się. Piąte, szóste, siódme miejsce zajmuje Atak Tytanów. 27, od góry lecą 28, 29 tom. I tutaj no, najwięcej z sprzedanych kopii ma 27, zapewne po prostu gdzieś tam na początku tego roku 19 miał swoją premierę przez to. On ma tutaj więcej między tym 27 a 29, no jest dość spora różnica, tutaj 700 tysięcy sprzedanych kopii. Jednakże Tytani mocno się trzymają, coraz mocniej. Także jestem z tego bardzo zadowolony, tak samo jak w przypadku Kingdoma, gdyż Atak Tytanów z tych walk z Tytanami przeszedł dużo bardziej jakby spokojniejsze klimaty, można tak powiedzieć, bardziej polityczne. Mi się to bardzo podoba, jestem zadowolony czytając właśnie te tomiki sobie w Polsce, które wychodzą. Naprawdę każdy tomik sprawia mi wiele radości, tym bardziej, że Eren na tym etapie przynajmniej, na którym jestem, to już nie jest taki kurzający. Bardzo mi się podoba jego przemiana i moim zdaniem Atak Tytanów, ten progres, jaki został poczyniony także w rysunkach naszego Isayamy, widać to wszystko, widać, że ta historia jest dogłębnie przemyślana i fajnie to wszystko się zazębia, dlatego zdecydowanie zasługuje na tą tutaj pozycję. Cieszy się popularnością, tym bardziej, że anime ono także cieszyło się ogromną popularnością, szczególnie ten ostatni part. Sporo tam ładnych rzeczy jest zaimplementowanych, ładnie to jest przekazane. Moim zdaniem gorzej od mangi, ale dalej jest coś takiego i tutaj te właśnie sprzedaż tych indywidualnych tomików to dobrze odzwierciedla. No i nieodzowny mistrzunio, tutaj One Piece, od góry lecą 91, 93, 92, 94 tomi. Pierwsze 4 miejsca zajmuje, a nie, ja pomyliłem tutaj sprzedaż Tytanów, nieważne. To 1 880 to jest One Piece'a. Trochę mi się to myli, gdyż tutaj właśnie ta tabela, którą mam i widzicie zapewne wy, trochę się zlewa mi to. Tytani po prostu inaczej tutaj się rozchodzi. Widzicie, nie będę już tego czytał. Natomiast One Piece, no ponad 2 miliony sprzedanych egzemplarzy jednego tomiku, no to jest
No, sztuka sama w sobie, Oda ciągle ma wielu fanów One Piece. Widać, że jest najpopularniejszą mangą, jeżeli chodzi właśnie o te indywidualne tomiki. Nieodzowny król od wielu lat, przynajmniej te właśnie pojedyncze tomiki. No, niech tutaj nie przekracza, jak widzicie, tych bariery 2 milionów, ale One Piece, gdy wychodzi tylko, to zgarnia od razu szeroką publikę. Tak samo można powiedzieć, podobnie jest w jakiś sposób, podobnie do Hunter x Hunter. Zawsze jak jeden tomik wyjdzie, to od razu gdzieś tutaj do topeczki wskoczy w tym roku 2019. Jednakże nie, gdyż no, jak wiadomo, nie każdemu chce się robić mangę. Jednakże One Piece, no tutaj nie ma za dużo do powiedzenia więcej, gdyż no, cztery pierwsze miejsca, dużo więcej tu nie trzeba mówić. Natomiast dużo ciekawiej myślę, że prezentuje się ta druga lista z mangami, także topka 10 pozycji. I są to, biorąc pod uwagę całościowo sprzedaż każdego tytułu, nie pojedynczych tomików, i tutaj widać całkowicie inne tytuły, czy też zmianę w górnych częściach tabeli, a do tego na pewno przejdziemy na końcu. Lecimy od dołu, 10. miejsce. Slime. Trochę zaskoczenie z tego względu, że Slime rok temu miał właśnie swoją premierę na zimę 2019 roku, ale nie sądziłem, że aż tak bardzo się ciepło przyjmie wśród fanów i żeby aż tyle miał zakupywanych tomików. Także tutaj 10. miejsce z 3 414 000 sprzedanych kopii. Dla mnie trochę niespodziewane, żeby tu się pojawiła właśnie ta pozycja. 9. miejsce Kaguya-sama Love is War. I tutaj już mamy przekroczone 4 miliony sprzedanych kopii. I o Kaguyi, zaraz będzie drugi sezon, to myślę, że w 2020 roku ta sprzedaż, myślę, że jeszcze powędruje wyżej. Szczerze powiedziawszy, spodziewam się tej mangi w Polsce. Myślę, że ona jakoś powinna być jakoś niedługo ogłoszona. Chociaż teraz mamy, jak wiadomo, z wirusem problemy, także może być z tym jakiś problem z ogłaszaniem nowych tytułów, ale no zobaczymy. Myślę, że Kaguya prędzej czy później się pojawi na naszym rynku. No to tak samo te liczby. 9. miejsce w 2019 roku, 4 miliony sprzedanych kopii. Widać, że cieszy się popularnością. Myślę, że i na naszym rynku by coś takiego miało miejsce. Kaguya, jeżeli się nie mylę, także miał w 2019 bajkę, także w zimę jak Slime. Widać, że tę popularność dużo napędza, właśnie sprzedaż mangi napędza to, czy bajka ma anime, szczególnie jeżeli jest tak udane, jak tutaj chodzi o Slime'a czy Kaguya, to widać właśnie w sprzedaży mangi całorocznej. Się tytuły nie pojawiły w pojedynczych tomikach, no, jeżeli pierwsze 4 miejsca zajmuje One Piece, a później kolejne 3 Atak Tytanów, no to ciężko, żeby się gdzieś znajdowały w pierwszej dziesiątce. 8. miejsce Haikyuu, 4 514 000 sprzedanych kopii. Haikyuu po prostu jest chyba takie, że patrzę tam na wyższe partie tabeli, jest najpopularniejszą mangą, jeżeli chodzi o sportówki. Nie wiem, co mógłbym tutaj powiedzieć. Anime teraz wychodzi w 2020. Teraz się kończy z chwilą nagrywania ten pierwszy jakby part, jak on został podzielony. Drugi part w tym roku także będzie, także myślę, że w tym 2020 ta sprzedaż mang jeszcze poszybuje wyżej. Możliwe, że będzie Haikyuu po prostu zajmowało jakąś wyższą pozycję w tabeli. 7. miejsce Atak Tytanów. No to nic dziwnego, że Atak Tytanów się pojawia. Może trochę dziwi to, że pojawia się dopiero tak nisko na 7. miejscu, gdy tych tomikowych sprzedanych osobno, sprzedaży tomikowej zajmował właśnie te zaraz po One Piece wszystkie miejsca. No ale tutaj Atak Tytanów 4 704 000. Bardzo dobry wynik. Kolejny tytuł My Hero Academia, 6. miejsce, już przekraczamy barierę 5 milionów sprzedanych kopii. My Hero Academia z sezonem anime, który druga połowa nie do końca odzwierciedla to, co się działo w pierwszej połowie. Niewątpliwie Akademia padła w gusta wielu, wielu czytelników i tutaj zajmuje wysokie lokacje. 5 milionów sprzedanych kopii. Myślę, że jak najbardziej, wiedząc to, jak bardzo w szczycie się popularności, no tutaj u nas w Polsce, to jak najbardziej zasłużone miejsce. Chociaż ja bym chętnie dał tutaj jakieś inne tytuły w zamian, które bardzo mi się podobają, czy też uważam, że zasługiwałyby bardziej na to zaszczytne miejsce, chociażby 6. No ale 5. miejsce mamy tutaj Pięcioraczki, co dalej mnie trochę dziwi. Jeżeli się nie mylę, to w pierwszej połowie miały one dość sporą sprzedaż.
nie sądziłem, że aż tak bardzo ludziom się spodoba ten tytuł, że się nie mylę, już się zakończył na chwilę obecną, gdy ten materiał jest nagrywany i już manga się skończyła, wiadomo jak to się tam rozegrało. Niestety ja nie wiem, gdyż czekam, szczerze powiedziawszy, na drugi sezon, gdyż animacja mi się na tyle spodobała, że uznałem, że nie będę ruszał mangi, po prostu sobie bajeczkę będę oglądał. Już zbliżamy się do 6 milionów, 5 milionów, 895 tysięcy sprzedanych kopii, 000, co jest wow po prostu. Myślę, że przejdziemy dalej, po prostu czwarty tytuł. Jest tutaj The Promised Neverland z aż 7 milionami sprzedanych kopii, dokładnie jeszcze 454 tysiące. I to jest wow, naprawdę. Jeżeli miałbym zwracać coś, taką szczególną uwagę na w tym rankingu 10 tytułów, które tutaj plasują się, szczycą się największą sprzedażą, to chciałbym zwrócić na to uwagę, że Neverland, Pięcioraczki, Kaguya i Slime, mam nadzieję, że się nie pomylę, miały w 2019 roku bajkę, konkretnie w zimę, i wszystkie tutaj te tytuły się znajdują, także naprawdę wow, widać to, co przed chwilą mówiłem, że ta animacja napędza naprawdę sprzedaż tomikową, czy też, no tutaj mówimy o całościowej tylko danego tytułu, ale no wow, Neverland, nie spodziewałem się. Bardzo przyjemnie mi się czyta, zakupuję sobie tomikową wersję w Polsce, nie sądziłem, że aż tak ona wybije. I trzecie miejsce zajmuje Kingdom, który zawsze po prostu jest gdzieś wysoko w tych omawianych rankingach. Cały czas trzyma się wysoko i mam nadzieję, że dalej się będzie tak trzymał. Widać, że ma cały czas tą wierną grupę odbiorców, która ciągle kupuje i interesuje się tym tytułem. I tutaj mamy 7 661 000. Widać, że Neverland trochę depcze po piętach. Możliwe, że Kingdom w 2020 roku spadnie z piedestału. Ale nie tak bardzo jak One Piece, który zajmuje drugie miejsce, a nie pierwsze, gdyż pierwsze przejęło Kimetsu no Yaiba. Wieloletni mistrz One Piece został zrzucony z tronu. I tutaj One Piece na drugim miejscu ze sprzedażą 10 milionów kopii. 10 milionów 134 tysiące 232 sztuki. W poprzedniej liście mieliśmy tych 10 pozycji, to One Piece zajmował pierwsze cztery lokaty. I właśnie to one tutaj, dzięki nim zawdzięcza tutaj sprzedaż tych 10 milionów w głównej mierze. I to jest właśnie różnica między Kimetsu no Yaiba a One Piece'em. Z tego względu, że One Piece tutaj głównie na tych czterech pozycjach zgarnął te 10 milionów. Te sprzedaż innych tomików, no pewnie tutaj też są jakieś zaznaczone, ale ona nie była aż tak duża. Natomiast Kimetsu no Yaiba po tym jakże niesamowitym sezonie anime wystrzeliło w górę i ma ponad 12 milionów sprzedanych kopii. Tutaj o 2 miliony bije na głowę One Piece'a. I to ze względu na to, że na Kimetsu no Yaiba sprzedaż tomikowa rozłożyła się na wszystkie tomiki, gdyż ta popularność wystrzeliła właśnie, moim zdaniem, głównie przez anime. Po prostu wiele osób nie czytało tej mangi, i po prostu wszystkie tomiki, jak leciało, jeżeli komuś się spodobało, to kupywano. Nie kupowano jak w One Piece właśnie tych czterech, które wyszły w danym roku, i przez to Kimetsu wspólnymi jakby siłami wszystkich tomików dobrnęło do pierwszego miejsca, do 12 milionów sprzedanych kopii. To jest naprawdę fenomenalny wynik. Możliwe, tak przypuszczam, jeżeli Kimetsu no Yaiba nie skończy się za szybko w 2020 roku, a obecnie już mamy końcówkę marca, jeżeli nie skoczy się za szybko, myślę, jakby tak 3/4 roku będzie wychodziło Kimetsu no Yaiba, to myślę, że jest w stanie utrzymać ten tytuł w 2020 roku. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że One Piece, jeżeli się nie mylę, Oda tutaj powiedział, że zwolni trochę z wydawaniem tomików, po prostu z robieniem chapterów kolejnych, z jakichś tam przyczyn, niedokładnie pamiętam jakich, co myślę, że może spowodować, że One Piece pojawi się jedynie 3 tomiki, co jeszcze bardziej dałoby szansę Kimetsu no Yaiba utrzymać się na tej pierwszej lokacie. I tutaj no wielkie zaskoczenie, myślę, że wiele z was już o tym słyszała, jednakże no to jest naprawdę wielkie osiągnięcie, zrzucić takiego kolosa, jakim jest One Piece z piedestału, to nie jest rzecz łatwa. Mam nadzieję, że będą się pojawiały w przyszłości kolejne takie tytuły jak Kimetsu no Yaiba, które zaskarbią sobie na tyle serduszka fanów, że życzę temu naprawdę innym tytułom, mniej znanym, które zasługują na więcej jakby uwagi, żeby się tutaj pojawiły.
Można jeszcze na koniec zwrócić uwagę na to, jaka jest różnica. Pierwsze miejsce 12 milionów sprzedanych kopii, dziesiąte 3 miliony. To jest, no bez tych tysięcy, to jest po prostu czterokrotna różnica, trzy-czterokrotna różnica między pierwszym a dziesiątym miejscem. Tutaj jest naprawdę ogromna przepaść między tymi poszczególnymi lokacjami. Z mojej strony chyba to wszystko. Co sądzicie o tej zmianie lidera? Czy Kimetsu, uważacie, że Kimetsu no Yaiba zasługuje na pierwsze miejsce bardziej od One Piece'a? No i z mojej strony, tak jak powiedziałem, szybciutko, co mógłbym wam o tym powiedzieć? Ja bym wam po prostu w tym materiale przekazać te, jakby te rankingi. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli dotrwaliście do końca, to tak jak mówiłem, zachęcam do komentowania, łapkowania w górę, czy subskrybowania, jeżeli jesteście tutaj nowi. No i pa, pa, widzimy się, słyszymy w innych materiałach.